Mateusz Kijowski wciąż wierzy, że może kierować Komitetem Obrony Demokracji. Mimo skandalu z jego udziałem, nie zamierza się poddawać. Czy pan ma w sobie coś do zarzucenia? Nie mam w sobie nic do zarzucenia. W styczniu Onet ujawnił faktury, z których wynika, że do firmy Mateusza Kijowskiego trafiło co najmniej 90 tysięcy złotych ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Miała to być zapłata za usługi informatyczne. Dziś zwolennicy Kijowskiego uważają, że ewentualny błąd dotyczył jedynie braku doświadczenia. Osoba odpowiedzialna za finanse w stowarzyszeniu nie prowadziła bieżącej dokumentacji wpływów i wydatków i nie była prowadzona profesjonalna księgowość. W KOD nastąpił rozłam. Wielu członków organizacji odwróciło się od niego, a ci, którzy zostali, mają wątpliwości. Ta sprawa do dzisiaj, proszę państwa, dla sympatyków, niesympatyków, w każdym razie dla ludzi uczciwych i chcących i rozumiejących wolność, rozumiejących demokrację, jest niejasna. Od połowy sierpnia nie pobieram żadnych pieniędzy z KOD-u. Liderowi KOD bardzo trudno będzie jednak odzyskać zaufanie. Tę wypowiedź nagraliśmy w trakcie niedawnego Marszu Wolności w Warszawie. Odkąd pojawiły się marsze KOD-u na samym początku, jeszcze jak przewodził im pan Kijowski, można było tu przychodzić z przyjemnością. Dziś nie chciałbym już wracać do tego nazwiska w ogóle. Kryzys zaufania się zawsze musi pojawić w jakiś sposób. Oczywiście pewnym problemem jest to, w jaki sposób go... To jest kryzys zaufania do pana czy do KOD-u? Nie, to jest kryzys zaufania do KOD-u i wewnętrznego pomiędzy osobami w KOD-zie. Mateusz Kijowski inaczej niż zwykle nie występował ze sceny. Wśród liderów opozycji był pomysłodawca Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński, który chce stanąć na czele organizacji. Nie wolno zwątpić. I startuje w wyborach tak jak Kijowski. Kandyduję, bo uważam, że Polska potrzebuje silnego KOD-u i uważam, że mam dobry program. Szef KOD nagrał ostatnio nawet swego rodzaju spot. Co robi opozycja? Kłóci się, spiera, dyskutuje. Czyje będzie na wierzchu? Dosyć tego. Przestałem być miły. Czyli jaki? Konkretny, stanowczy i merytoryczny. I z całą pewnością nie będę unikał odpowiedzi na trudne pytania. Stracił wizerunkowo? No wie pan, na pewno mu ta sprawa nie pomogła. Kijowski trochę stracił kapitał, który miał? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Mateusz Kijowski nie jest już... Nie ma takiego kapitału, takiego zaufania jak jeszcze kilka miesięcy temu. Problemem jest też to, że znaczenie Komitetu Obrony Demokracji zaczyna maleć. Bitwa polityczna z ulic powoli wraca do parlamentu, gdzie w siłę rośnie największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, która nigdy w formalną koalicję z KOD nie chciała wchodzić. A czegoś pan żałuje w ciągu tych kilkunastu miesięcy? Oczywiście pewnie wiele rzeczy można by zrobić inaczej, tak? Być może zaufałem kilku osobom, którym nie powinienem zaufać. Wybór szefa KOD odbędzie się pod koniec maja. Kamil Dziubka, Onet.